Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala. To efekt zatrucia tlenkiem węgla w jednym z domów w Romanowie koło Częstochowy. W budynku przebywało dwóch mężczyzn. 52-latek, który w stanie krytycznym z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafił do szpitala. Pracujący na miejscu strażacy potwierdzili obecność w pomieszczeniach tego domu tlenku węgla, jednakże ostatecznie przyczynę śmierci wykaże wynik przeprowadzonej sekcji zwłok zleconej przez prokuratora. 50-latek to siódma ofiara śmiertelna zatrucia w województwie śląskim w tym sezonie grzewczym. Dlatego strażacy i policjanci apelują o montowanie w domach czujników. Tego typu zdarzeń w ciągu roku powstaje naprawdę sporo i nie tylko na naszym terenie, ale na terenie województwa i całego kraju. Dlatego korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku, jest śmiertelnie niebezpieczny dla nas i tak naprawdę przy pomocy żadnego ze zmysłów nie jesteśmy go w stanie wyczuć. Dlatego zachęcamy do zakupowania czujek tlenku węgla, do montowania ich w naszych domostwach. Straż pożarna nie tylko ostrzega i apeluje. Analizując statystyki, specjaliści podkreślają, że z roku na rok jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o naszą wiedzę w tym zakresie. Zauważamy poprawę, jeżeli chodzi o montowanie, liczbę montowanych czujników w domu i to na pewno tutaj ta świadomość mieszkańców naszego regionu się zwiększyła w ostatnich latach. Widzimy to również po statystykach, gdzie rocznie jest to, czy w sezonie grzewczym, czyli okresie mniej więcej półrocznym, takich zdarzeń, interwencji związanych właśnie z zadziałaniem czujnika tlenku węgla odnotowujemy kilkaset. Wcześniej było to kilkanaście, kilkadziesiąt. W poprzednim sezonie grzewczym w województwie śląskim zanotowano blisko 1700 zdarzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń grzewczych. Zginęło 6 osób, w tym jedna w pożarze. Rok wcześniej czad spowodował śmierć 12 osób.